Radio Conchita, Rock FM, bro. Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Radio Conchita. Protestujący po 40 dniach kończą swój protest w Sejmie, między innymi z powodu rzekomego zagrożenia ich zdrowia i życia. Z zadowoleniem taką decyzję przyjął rząd oraz prezydent, którzy liczą na konstruktywny dialog i deklarują, że będą pracować nad zmianami korzystnymi dla niepełnosprawnych. Zaraz po wyjściu z Sejmu liderka protestu Iwona Hartwich mówiła, jakby protestującym nie udało się nic uzyskać. Po 40 dniach walki o godne życie naszych niepełnosprawnych dzieci, po 40 dniach ciągłych upokorzeń, ciągłej pogardy ze strony obecnego rządu zawieszamy protest. Protest nie kończy się, żeby zrobić przyjemność pani minister Rafalskiej czy innym politykom, ale również posłowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Co innego mówił już jej syn Jakub, który docenił wprowadzone przez PiS zmiany. Mamy sukces, bo jest wyrównana renta socjalna, a przede wszystkim społeczeństwo jest uświadomione, że takie osoby są, żyją. Postulat, o który protestujący walczyli najwytrwalej, to 500 zł specjalnego dodatku. Nigdy nie zrozumiemy, że obecna władza nie chciała pomóc najsłabszej grupie społecznej. Tymczasem ekspresowo uchwalona ustawa wprowadzająca bezproblemowy dostęp do rehabilitacji i darmowych wyrobów medycznych przyniesie niepełnosprawnym sporo oszczędności. Dla niektórych będzie to te postulowane 500 zł, dla niektórych więcej. Z kolei dzięki daninie solidarnościowej z kieszeni najbogatszych do niepełnosprawnych popłyną 2 miliardy złotych. Prawo i Sprawiedliwość chce też uporządkować system orzecznictwa. No właśnie zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności są kluczem do zmian systemowych. W ramach programu Dostępność Plus ponad 32 miliardy złotych rząd przeznaczy na likwidację barier architektonicznych. Z inicjatywy premiera powstaje też mapa potrzeb osób niepełnosprawnych. My realnie jako rząd i jako Prawo i Sprawiedliwość te problemy chcemy rozwiązywać i będziemy je rozwiązywać. I dzisiaj zakończenie tego protestu. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska zaprasza do prac nad zmianami uczestników protestu. Dobrze by było, żeby teraz pan Kuba, pan Adrian chcieli dołączyć do dialogu. To na ile protestujący są gotowi do rozpoczęcia merytorycznej dyskusji, pokażą najbliższe tygodnie. Tymczasem od początku protest wykorzystywała totalna opozycja. Sądzę, że przeciętny PiS-owiec nie wytrzymałby doby w tych warunkach, które stworzył marszałek Kuchciński w Sejmie. Protest mógł być zakończony wcześniej, gdyby rząd PiS-u powołał mediatora i spełnił te oczekiwania. Protest pokazał obłudę rządzących, mówi Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. Hańba i wstyd za PiS-em się w tym Sejmie ciągnąć będzie. Przez 8 lat rządów PO niewiele zrobiła dla niepełnosprawnych, przypomina prezydent. Nic nie zrobiła. Ja myślę, że niepełnosprawni potrzebują systemowych rozwiązań. Oczekuje też prezydent Andrzej Duda. A niekoniecznie tego rodzaju politycznych pokrzykiwań, które są no, niewiarygodne, zwłaszcza u tych, którzy mając wiele lat nie rozwiązali tych problemów. W grupie popierającej protesty znalazły się osoby związane z tak zwanym Komitetem Obrony Demokracji oraz środowiskiem Obywateli RP. Dzięki wam również możemy dać lekcję solidarności. Solidarności, tak naprawdę solidarności obywatelską. Pojawił się też prowokator Andrzej Hadacz oraz ksiądz Wojciech Lemański. To, że protest instrumentalnie wykorzystuje totalna opozycja, najlepiej pokazuje działalność radnych Platformy w Krakowie, którzy zgodzili się na radykalny wzrost opłat za parkowanie dla niepełnosprawnych. Do teraz pewna grupa ludzi w Krakowie posiadająca niepełnosprawność określonej grupy płaciła 2,50 za swój miesięczny abonament. Dzisiaj ta opłata wynosi 250 zł. Czyli 3000 zł rocznie. Problem zauważył jeden z radnych Platformy. Nie przekonał jednak swoich kolegów do odrzucenia zmian w głosowaniu. Rosja jest gotowa siłą gwałcić suwerenność państw. Mówił podczas posiedzenia Komisji Obrony i Bezpieczeństwa w czasie trwającego w Sejmie zgromadzenia parlamentarnego NATO minister Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony podkreślał, że potrzebna jest także sprawniejsza struktura dowodzenia NATO.
klasyczne zagrożenia są wciąż aktualne, podkreślał szef resortu obrony minister Mariusz Błaszczak. Mimo starań, jak mówił, nie udało się zbudować ładu paneuropejskiego opartego na współpracy państw, a główną tego przyczyną jest postawa Rosji. Platforma Obywatelska i to wszystko, co państwo widzieliście, co było, to były dziady rozpasane, żyli kosztem innych ludzi, mafie reprywatyzacyjne o czym świadczą, zabierali mieszkanie, pieniądze zabierali, przecież mnóstwo pieniędzy, umieszczali to w rajach podatkowych za granicą, a ludzie byli pozostawieni na pastwę losu, no i zwłaszcza odczuli to jako papierek lakmusowy, osoby niepełnosprawne i słusznie ten proces, protest pod Sejmem cały no, miał miejsce, słusznie. Dlatego wierzymy, że lipcowy szczyt NATO... Państwo zobaczą, że wszystkie radia, na przykład FM, Radio Z, Radio Kolor i inne, to pioseneczki zagraniczne, ble, a kto wygra, a jeszcze skłamią, że ktoś tam wygrał, dużo ludzi wygrało. Gdzie oni tam komu by jakie pieniądze większe wypłacili? Tak naprawdę, coś ty. A tutaj ludzie pozostawieni sami sobie, osoby niepełnosprawne, które sobie nie są w stanie pomóc, nikt nie nadskoczy, nikt im nie pomoże. Dopiero rodzice musieli wiedzieć. Interweniować, interwenie, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Tutaj niektórzy też, co byli niepełnosprawni, nie chcą się do tego przyznać. O tu Mareczek, wiesz, był w szpitalu psychiatrycznym, raz pacjentem, nie chciał się do tego przyznać, a pani Bańkowska, psychiatra, mówi, był pacjent. Tym razem go proszę tam nie stresować go, bo ja mówię, ja nie stresuję, ale on po prostu robi z siebie inwigilatora, jakiegoś kogoś, kto nadzoruje, że najmądrzejszy, że głupio chytry najmądrzejszy, a sam był pacjentem szpitala psychiatrycznego na Gruzińskiej 6. No takich oddziałów w Warszawie mamy bardzo dużo, ale to bardzo dobrze, bo ludzie przynajmniej mogą się poczuć w grupie pewniej. Tam są pewne grupy, które mają po prostu zajęcia. To nie jest takie coś, że w klatkach siedzą, proszę Państwa, w więzieniu. Nie. To są ludzie, którzy mają normalne lekcje, mają zajęcia i te nauczycielki, jako psychiatryczki, jako psycholożki, zachowują się jak świadkowie Jehowy. Są uczciwe, są miłe, są sympatyczne, umieją wczuć się w sytuację i być też taką osobą niepełnosprawną, bo to jest, jeżeli jesteśmy w grupie, to nie jesteś sam, nie jesteś sama, nie jesteśmy sami. Musimy po prostu decydować wspólnie razem, nie sam, nie sama, jak Mareczek, głupiochytry najmądrzejszy, że on sam najmądrzejszy. Nie, w grupie nie ma czegoś takiego i dlatego mu mówię, słuchaj, ty nic z tej szkoły nie wyniosłeś. Powinieneś pójść jeszcze raz, zwłaszcza, że tam niektórzy po 7 razy są takie barbapapy, jak Mareczek z tej szkoły Piaseczyńskiej, przecież tam był internat i dom dziecka, jak matka tak pozostawiła, to przecież wiadomo, że gdzieś do domu dziecka musiał pójść i do szkoły specjalnej. No to więc tam w Piasecznie jest ta szkoła specjalna. I taka szkoła nie musiała nauczyć wszystkiego, bo przecież człowiek wyrasta, zapomina, nie chce myśleć, nie chce się przyznać, że był w jakiejś szkole specjalnej. Ja przepraszam bardzo, szkoła specjalna nie jest dla debili, tylko szkoła specjalna jest dla takich dzieci, dla takich dzieci, które same nie mogły sobie poradzić, albo były rzucone gdzieś tam przez rodziców w kąt, pozostawione, ale sztuką jest z tego wyjść. Ja znam też wolontariat na Żytniej, że ten klasztor Świętej Faustyny pokazuje. Tam też przybywają tacy ludzie, którzy, no jako pewna kobieta z Podlasia straciła mieszkanie gdzieś tam na Podlasiu, daleko, daleko stąd i poprzez pracę w wolontariacie odzyskała z powrotem swoje mieszkanie. Prawo do mieszkania i w tym wolontariacie nie jest
już mieszka, no tu w Warszawie. Chodziła po Centralnym kobieta, powiedziała, że chodzić musi, bo ona siedzieć nie może, bo jest chora. I Bogu dzięki, że mogła chodzić, to jakoś wybrnęła też z choroby, wybrnęła z bezdomności, bo no, lubiła, tam się kręciła po tym Centralnym. Swoją opinię na temat Zubrzyckich, na temat wielu, wielu, wielu innych rzeczy miała, bo to człowiek nie głupi. Uzyskała z powrotem mieszkanie, status, no, że ma mieszkanie. I nawet nigdzie nie bywa już na Centralnym, bo jeszcze potem przez te 2 lata, jak otrzymała mieszkanie, to widzę, że ona z przyzwyczajenia przyjeżdżała po prostu na dworzec Centralny i pochodziła tam trochę. A to tu popatrzyła, a to tam kogoś spotkała z kasy, taką miłą kasjerkę PKP. Ona zresztą sama naskakiwała, bardzo miła, bardzo gościnna, bardzo sympatyczna. No, Janek Witek też mówi, że w Berlinie to normalnie przy takich dworcach to są banki, a tutaj ludzie jakby omijali ten dworzec Centralny, bo się wstydzili przyznać, że tak samo jak i Mareczek się wstydził przyznać, że był pacjentem w szpitalu psychiatrycznym na Gruzińskiej 6. Których to takich punktów w Warszawie jest no kilkanaście, no nie wiem, no chciałam powiedzieć kilkadziesiąt, ale jest kilkanaście i tak dalej. Proszę Państwa, Janek Witek, powracam do Janka Witka, on już biedak umarł. Był zestresowany, wpadł w schizofrenię i w szpitalu, proszę Państwa, wojskowym pod ręką fachowych lekarzy zmarł na zawał serca. Miał tego tak dosyć i z tej firmy, ja nie wiem, czy ta Lindorf, to ona jeszcze była, bo ona przybyła, ta firma inwigilacyjna, proszę Państwa, windykacyjna i nie wiem jaka jeszcze, bo ja się na tym znać nie chcę po prostu, z Norwegii, internet wyjaśnia. No Janek Witek miał takich listów od takich firm bardzo dużo, wcale ich nie otwierał. No oczywiście, że dobrze robił, że nie otwierał, bo by na ten zawał serca wcześniej umarł, a szkoda życia ludzkiego, szkoda jednostki. Bardzo inteligentny człowiek Jan Maciej Witek, bardzo gościnny. Ja nawet od tego Mareczka uciekłam przecież na parę lat z Jankiem Witkiem, żeśmy sobie koczowały na Saskiej. Ale że Jan Witek miał bardzo wielu przeciwników i to wszystko Suzamen do kupy na glans, wziąwszy razem, przyczyniło się, że umarł na zawał serca. System w Polsce windykacyjny, inwigilacyjny go zniszczył, umarł na zawał serca. Proszę Państwa, teraz na szczęście, na wielkie szczęście jest ochrona danych osobowych, bo byśmy nie chcieli, żeby Polska była krajem trzeciego świata, a była, jeszcze na pewno jest krajem trzeciego świata, gdzie więziennictwo, proszę Państwa, więziennictwo jest. Ja nie wiem, czy ja tam nagrywałam na Mińskiej 25 tę wystawę na temat więziennictwa na Kubie, bo myśmy z takim Mateuszkiem jeszcze kiedyś miałam zwyczaj chodzić i pić kawę w różnych restauracjach z Mateuszkiem, ale pojechałyśmy na Mińską 25 na Breżniew. Breżniew tam nie wszedł, bo nie wiedział gdzie i o której. To było o godzinie 19. Potem, że ochroniarz powiedział, że bramy będą otwarte i brama była otwarta. Myśmy weszły na ten wernisaż, był bardzo bogaty. Stały plansze, nie wisiały plansze. Zdjęć, więzień, było to na Kubie, więziennictwo na Kubie. Proszę Państwa, ze 2-3 autokary przyjechały, czy to z Kanady, ludzie po angielsku, po amerykańsku, ja ten luz taki amerykański to wyczuwam, bo ja przecież i po angielskim, i po amerykańskim miałam w ogóle pełno książek amerykańskich i nas Amerykanin uczył też. Jak ktoś się pytał, what does it mean, to on na tablicy pisał, it means it, że to znaczy to. Jak ktoś się pyta, co to znaczy, no to znaczy to. Tak myślą ludzie dosłowni, może on, stary kawaler, rzeczywiście taki przyjechał gdzieś z Kanady, Kanadyjczyk i tak uczył języka na filtrowe 75, języka angielskiego. No dobrze, proszę Państwa, tutaj kilka akcentów. Powiedziało mi się i wracam do tej wystawy Więziennictwo na Kubie. Proszę Państwa, Polacy to nawet nie umieją wystawy zorganizować, bo jak był potem, czy w trakcie tej wystawy, proszę Państwa, wyświetlany film,
był wyświetlany film, to te plansze wszystkie za naszymi plecami stojące spadły. One powinny być jakoś może inaczej, mocniej być przyklejone, czy wisieć od sufitu, a one stały. Jedna spadła na drugą, ale że skoro były duże, no to przecież z impetem huku narobiły. Ludzie obejrzeli się, oglądali się dłuższy czas. A ja mówię, no tak, no Polacy oczywiście, że nie umieją wystawy zorganizować, nic nie umieją, bo wszystko zepsują. No i ci Kanadyjczycy, Amerykanie i w ogóle się patrzyli, Boże, przyjechali, samolotem przylecieli, no między innymi na tę wystawę, bo jeszcze pewnie inne atrakcje były ich udziałem. No ale tutaj ta Mińska 25 się zwłaźniła, potem jakoś tak Legierski był tam kierownikiem na Mińskiej 25, czy może już wtedy był. I tam Marta Dobosz też śpiewała Ave Maria, proszę Państwa, nago, czyli z gołą cipką. Tutaj, proszę Państwa, przy tej bramce będąc, bo tam wychodząc z ZUS-u na Pradze Południe, akurat jest przystanek i tam stałyśmy koło tej bramki, które miały być otwarte. Breżniew nie wiedział, jak tam wejść, o której godzinie, ale nam z Mateuszkiem straże powiedziały. Myśmy były na tym wernisażu więziennictwo na Kubie i dlatego mówię, że tutaj w Polsce jest tak samo jak i na Kubie. Kraj dosłownie trzeciego świata, no bo jak była ta linia PO, ludzie nie mieli jak wypraw, byli zahukani, byli zaszczuci i jeszcze te firmy takie różne żydowskie z impetem tutaj w te polskie, polskie, jakby Wałęsa, nie? W te polskie weszły i nie chciały wyjść. Proszę Państwa, tutaj ta firma Frizzle, możecie Państwo czy tam pożyczyć, nie wiem, pozabankowo 500 zł, 1000 zł, no ale jak nie spłacicie w terminie, to możecie wziąć, zapłacić tam 150 czy ile złotych i odłożyć sobie na 7 dni czy na miesiąc. Ale oni strasznie potem dzwonią, bo nie wiedzą, o co chodzi, że ktoś nie zapłacił i od razu z taką gębą krzywą, a po prostu żydowską, bo jak mówi baba, potem jej jakaś siostra mówi, też tak sama, to od razu widać, że to nie jest Polka. To są obcokrajowcy, którzy wpadli na pomysł zarobienia dużych pieniędzy, zrobili sobie firmę pożyczkową i działają. Proszę Państwa, potem dzwonił jakiś syn. Też to samo. Proszę. Ja mówię, Matko Boska, co to za rodzina potworów jakiś, bo po prostu ja zaczynam się bać. Co jedno, to nie mówi normalnie po polsku. I o ten grosz walczy. Ale tak, ale za każdy dzień to już będzie plus 7 zł. I tak wiesz, wylicza i przelicza i nalicza. Ja mówię, Boże, to rzeczywiście ktoś mówił, że to nie warto w to wchodzić. Ale Polska sobie wcześniej na to pozwalała i to jeszcze jakiś czas jest, bo wiecie Państwo, że to usunąć nie jest łatwo. Też znamy historię żydowską, bo my znamy się na Żydach z Biblii, o co chodzi, normalnie. Estery, historię Estery. Też doszło do tego, że oni wygrali, ci Żydzi, ale musieli walczyć, dosłownie wojnę stoczyć. A no właśnie. Natomiast Estera udała się do swojego męża, króla, niewezwana, co groziło śmiercią. Był dramat na stadionie Legii tutaj w Warszawie. Wszystko jest u nas w kanale El Mercedes. U nas jest bardzo pozytywnie, proszę Państwa, z każdej strony jakby się nie patrzeć. Bo nawet jak ja tu zjechałam do Warszawy też, to proszę Państwa, jak ten Janek Witek zaczął krakać z kolei, on sam już pod wpływem tej rodziny Frizzle, to od tej żaby, to ten Janek Witek zaczął na tych Żydów gadać. Mówi, że cholera jasna, że nie może on zapłacić za komputer, bo mu spóźniają, pieniądze przysyłają, no dwa dni po, jak on już ma naliczoną karę 5 zł w tych takich bankach. A to wiecie Państwo, że tu w Europie te wszystkie banki to są żydowskie. No niestety, Litka Lipska mi tłumaczyła, skoro ona jako biegły sądowy i ciągle pracująca w Akademii Możliwości, proszę Państwa, różne rzeczy
tworzyła, cuda robiła, nawet ją lubię i nie lubię, bo to, no, cwaniacy to byli warszawiacy, którzy musieli sprzedać mieszkanie, się wyprowadzić, proszę Państwa. No, ale miała rację, że wszystkie banki żydowskie mają z bikiem, a ja tego nie lubię, bo to jest judaszowstwo i zdrada w biały dzień. Nie lubię tego. Radio Conchita.